USD CAD i 2 tygodnie wstecz. Tu może przewiniemy. Ciach. Tu nam wisiał USD CAD. Ten w sumie poziom też, tu była próba, ale CAD nam wisiał. I do czego doszło? Na godzinówkach. Zeszły tydzień, tutaj, może go trochę najpierw jeszcze powiększymy. Czekajcie, tak, to jest, przepraszam. Zeszły tydzień, no nuda, nie? Jeździmy pomiędzy górnym poziomem SkyBlue a dolnym poziomem SkyBlue. Tu mieliśmy wybicie. Zobaczcie, że te poziomy są identyczne w poprzednim tygodniu i w aktualnym tygodniu. Nieczęsto coś takiego się zdarza. Ostatnio coś takiego widziałem chyba na UIK-u, na USDJPY-u. Nie wiem, czy tylko na SkyBlue, czy na REDach. Ale co mieliśmy? Mieliśmy wybicie w dół z konsoli, no i od tego momentu rynek konsekwentnie jedzie w górę. Tu jest poziom SkyBlue, no i znowu, czy traktować to jako zrobiony, czy jako niezrobiony. Mam z tym dylemat, dlatego że kiedyś twierdziłem, że jeżeli poziom ma być zrobiony, to cena powinna się tu po prostu znaleźć i nie powinno być żadnej dyskusji. Życie pokazuje, że czasami po prostu brakuje im tego jednego czy dwóch pipsów, chociaż częściej jednego, i rynek ucieka. I w tym momencie, jak nie weźmiemy tej profitu albo zafiksujemy się, że oni mieli precyzyjnie dojść, no to czasami siedzimy nie w tę stronę, w którą trzeba. No wtedy z pomocą przychodzą faktycznie chmurki MMD i jeżeli one mówią, że buy, to nie ma co kombinować i świrować, że ma być inaczej. Znowu, reakcje, górny poziom, odreagowanie. Dół nie doszliśmy, jedziemy w górę. Wczoraj gwałtowny spadek do rozliczenia poziomu RED, tak? No bo mamy tutaj opory, tutaj mamy wsparcia tygodniowe. I powiem Wam tak, tego pina to ja bym chciał mieć tu, po separatorze okresów. I wtedy miałbym pewność, że schemat został zrobiony i już mnie nic nie interesuje. Ale widząc znowu trochę doświadczenia i widząc tego typu ruch, nie zdziwię się, jeżeli ta akcja, tu właśnie tą, którą tutaj mieliśmy, to już był początek do grania pod nowe redy. Czyli, że cena tutaj do tych redów może nie wrócić. No bo to pokazuje ewidentny ten ruch tutaj, czyli ta zawrotka i to odklepanie dolnego poziomu red, że możemy uciekać w górę. Jeżeli spadniemy tutaj, no to się ucieszę, tak? Najlepiej, żebyśmy jeszcze spadli, wybili poziom na przykład tutaj stop lossów i jak tylko na niskim interwale pojawi się czy to wolumen, czy to reakcja na przykład na dzisiejsze, no wybaczcie, nie rozumiem czemu SkyBlue nie ma, ale dopiero jak zakończymy spotkanie będę w stanie to ustalić, co się dzisiaj takiego wydarzyło. Mam nadzieję, że one choćby z opóźnieniem, ale się jeszcze pojawią. Więc sytuacja no jest jaka jest. Nie brałbym już seli, żeby dojść tutaj do tego poziomu na USDCAD-zie. Także miejcie to proszę na uwadze.